Cześć. Ja mam na imię Paweł, a to nasz kanał Fotografia jest fajna. Dzisiaj będzie troszkę inny film. Mimo, że jestem w plenerze, będzie film bardziej techniczny, czyli o funkcjach w aparacie, a dokładnie o tych funkcjach, których ja nigdy nie używam. Na przykładzie prostego aparatu, który zresztą już był używany przeze mnie w kilku filmach, między innymi, zresztą kupiłem go wtedy do filmu jak fotografować tanim sprzętem. I na podstawie tego aparatu pokażę Ci funkcje, których ja nie używam i których Tobie też nie polecam używać. Zapraszam na film. Dawniej w aparatach fotograficznych były tylko dwa elementy, które można było ustawić. Był czas i przysłona. Znaczy czas otwarcia migawki i przysłona w obiektywie. I te dwa elementy, którymi fotograf, świadomy fotograf mógł sterować, wystarczały do tego, żeby robić świetne, fantastyczne zdjęcia. I zdjęcia zarówno przyrodnicze, dokumentalne, krajobrazowe. Wszystkie zdjęcia można było zrobić, używając tylko tych dwóch elementów. Ale producenci sprzętu zaczęli prześcigać się. O, tamten ma tylko możliwość ustawiania czasu i przysłony, a u nas masz jeszcze automat, który sam ustawi Ci czas i przysłonę według czegoś tam, albo półautomat. Tych funkcji zaczęło być coraz więcej. Do pierwszych aparatów w ogóle nie warto było robić instrukcji obsługi. Do współczesnych aparatów, biorąc nowy, no jeśli to nie byłby Canon, bo Canon to ja po prostu używam od dawna, to jest akurat Canon 1200D. Ten, który poznałeś w filmie Jak fotografować tanim sprzętem i nie tylko, bo już jeszcze w innych go używałem, to jeśli byłby to jakiś aparat, to bez instrukcji obsługi to się nie da dojść do tego, co w tym aparacie jest, ponieważ jest tak dużo funkcji. Czy te funkcje są potrzebne? Uczciwie, nie. Przynajmniej nie wszystkie. Czego ja chciałem powiedzieć, jakich funkcji nigdy nie używam w aparacie i jakich funkcji w sumie to uważam, że są zbędne i Tobie też nie radzę ich używać. Nigdy, na przykładzie tego aparatu, nie używam zielonej automatyki, czyli pełnej automatyki aparatu. Nie. Nie i nie. Nie, dlatego że jeśli ja przyłączę aparat na zieloną automatykę, to on sam dobierze czułość, czas, przysłonę. On sam pomyśli, że on będzie miał ostrość z całego kadru, więc on ustali, gdzie będziemy jeszcze ustawiali ostrość, a ja mam tylko wycelować. Jeśli stanąłbym w jakimś znanym obiekcie, nie wiem, Taj Mahal, stoję i podniosę aparat i zrobię zdjęcie, to takie zdjęcie będzie takie samo jak, nie wiem, tam milionów osób odwiedza to rocznie, jak z tego 10% ma lustrzanki, jak 100 tysięcy czy 200 tysięcy innych zdjęć zrobionych w tym samym roku, w tym samym miejscu. To jest tak, że ten program zielonej automatyki jest programem uniwersalnym. Programem, który ma zawsze wykonać poprawne zdjęcie. Ale wiadomo, że jeśli coś jest uniwersalne, czyli coś jest do wszystkiego, to znaczy, że jest do niczego. Bo on został zaprogramowany, ten automat, przez jakiegoś Japończyka, gdzieś siedzącego w jakimś biurze w Tokio. On ustalił, że jak będzie świeciło słońce, to masz tak, a jak tak, on to wpisał w ten aparat, zrobił to kilka lat temu, wrzucił tutaj. I ja dzisiaj, tu podnosząc, to ten Japończyk tam decyduje, jak tu będzie to zrobione zdjęcie. Bez sensu. To no, dla mnie to jest całkowicie bez sensu, w związku z tym zielonej automatyki nigdy nie używam, zwłaszcza, że jeśli zrobi się mu ciemno, to jeszcze, jak go włączymy, to jeszcze pewnie lampę wyrzuci. O, dokładnie. Wyplunął lampkę, wyrzucił lampkę, bo on tu będzie doświetlał. Ciekawe, czy tam też będzie doświetlał, tam też, a tam też. Tam też będzie doświetlał. Bo tak jest zielona automatyka, lepiej doświetlić lampą i zrobić płaskie zdjęcie, niż nie doświetlać lampą. Oczywiście tej automatyce możemy coś tam poregulować, ale to jest tak mało do regulacji, że to w ogóle się nie warto zajmować. Drugą rzeczą, którą nigdy nie używam, to jest pół tej tarczy tutaj na tym aparacie, to są to programy tematyczne. Programy tematyczne są bardzo dobre. One naprawdę robią swoje, czyli jeśli ja ustawię na krajobraz, to on nie wyjmie mi lampy w tej chwili. No bo do krajobrazu nie ma sensu błyskać lampą. On ustawi większą głębię ostrości, czyli da większą przysłonę, skróci czas, a jeśli nie będzie mógł złapać ostrości, to pomyśli, ha, pewnie celuje w niebo, to ja ustawię na nieskończoność, coś mu tam wyjdzie. I
krajobraz czy portret. Portret w ogóle to jest specyficzny program, jest bardzo ciekawy i fajny, ponieważ aparat stara się tak dobrać, znaczy ten punkt ostrości złapać, jeśli on uważa, że to musi być ostre, aparat, przy portrecie, natomiast z tyłu tła ma być rozmazane i on potrafi przesunąć tą ostrość trochę bliżej do przodu, żeby bardziej rozmazać tył. To jest tak, że ja ręcznie muszę nagłówkować się, żeby czasami zrobić tak, jak on chce to zrobić. Natomiast program portret działa naprawdę bardzo dobrze. Ale, i tu jest jeszcze ileś tam innych programów, ale ja mogę takie zdjęcie zrobić w innych ustawieniach aparatu, a nie na automacie, bo ja potrafię zrobić zdjęcie krajobrazowe, czyli ja wiem, jak ustawić głębię ostrości, że jak, aha, dobra, to ja wyłączę sobie autofokus, ustawię sobie tam ostrość na tamten dalszy plan, ręcznie, bez ustawiania jakichś rzeczy i ja wiem, jak zrobić portret, jak dobrać ogniskową, jak dobrać przysłonę, żeby ten portret mi ładnie wyszedł, ładnie zagrał, bo zresztą to i tak, żeby ładnie zagrał, ładnie wyszedł, jeszcze muszę światło do tego skomponować. Ja te funkcje z automatów, które on tu robi, ja potrafię samodzielnie zrobić, ale to jest jak z jazdą na nawigacji. Jeśli jeździsz cały czas na nawigacji, to nigdy nie poznasz drogi. Jeśli będziesz jeździł z domu do pracy według nawigacji, patrząc się w nawigację tylko na światło, czy jest czerwone, czy zielone, to nigdy, jak ci się nawigacja popsuje, to koniec. Prąd się skończył w komórce, komórka wypadła mi do wody i nie jestem w stanie do domu trafić. I tak samo z tymi automatami. Jeśli będziesz ich używał, to nigdy nie nauczysz się, jak zrobić takie zdjęcie, które chcesz, samodzielnie. W związku z tym tych programów tematycznych nigdy nie używam. Są jeszcze elementy w aparacie, które używam rzadko. Znaczy tak. Już? Okej. Okay. I na przykład, jeśli ten aparat by miał HDR-y, bo ten nie ma, ale inny, co mam, to ma, nie używam HDR-ów. Nie używam, ponieważ ja, jak chcę zrobić HDR, to wolę go sobie zrobić samodzielnie. Sam złożyć sobie ze zdjęć i wtedy jest on taki, jak ja chcę zrobić, a nie taki, jak aparat mi złożył, bo myślał, że to będzie dobre dla mnie. Zwłaszcza, że o takie zdjęcia jak HDR, czy jakieś inne eksperymenty są w JPEG-ach. Ja w sumie, okej, ja JPEG-i lubię, ale mimo wszystko po latach robienia zdjęć żałuję, że nie wiem, 15 lat temu, czy ja 15 lat temu używam cyfrówki? No, to powiedzmy, w początkach używania cyfrówki żałuję, że nie robiłem zdjęć na RAW-ach w formacie RAW, tylko robiłem JPEG-i. JPEG, nie będę łamał języka na JPEG-ach po angielsku. Natomiast są funkcje w aparacie, które ja używam bardzo rzadko. Czyli nie powiem, że nie, nigdy. Na przykład automatyczny balans bieli. Jakbym powiedział, że nie, nigdy nie używam automatycznego balansu bieli, to bym skłamał. Zdarza mi się. Czasami mi się zdarza. Przy zdjęciach, kiedy w sumie jest zdjęcie, ma być... Nie robię, bo tak jak na przykład teraz będę robił krajobraz i będę zrobię tutaj serię zdjęć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 10 zdjęć z tego krajobrazu. I żeby później one mi się ładnie zgrały, jakbym chciał zrobić sobie tych 10 zdjęć na przykład na Facebooka wrzucić obok siebie, to ja chcę, żeby one miały jednakowy balans bieli. I w tym momencie ja ustawię nawet zły balans, ale jednakowy. Jeśli ja ustawię automatyczny balans bieli, to one mi się porozjeżdżają. I później będę musiał przy każdym klikać, żeby ustawić jakiś balans bieli, a później od niego zacząć robić dopiero wyjściową, żeby coś ustawić. Nie chce mi się. Wolę od razu ustawić, tak jak w tej chwili bym ustawił, 5800 powiedzmy kelwinów. Dotar zawsze ustawia w kelwinach. Ja ustawiam na słoneczko, chmurki, ale tu bym ustawił akurat w kelwinach, bo tam już słońce zachodzi za ten lasek. Właśnie przycięło mi słońce, bo na początku było jeszcze. Więc ustawiłbym 5800, a później dlaczego bym te 10 zdjęć jednocześnie skorygował im temperaturę, miał jednakowe. A automatyczny balans bieli na pewno. Zrobię tam zdjęcie, zrobię tam zdjęcie, zrobię tam zdjęcie. Okazuje się, że mam 3 różne balansy bieli. W związku z tym automatyczny balans bieli używam bardzo rzadko. W sytuacjach... Kiedy ostatnio używałem automatycznego balansu bieli?
Kurczę. No przypomnę sobie może. To jak sobie przypomnę, to sobie napiszę tu, tu gdzieś wrzucę, kiedy ostatnio używam automatycznego balansu biegu, ale czasami używam. Do takich zdjęć bardziej reportażowych, do takich zdjęć, gdzie robię pojedyncze, czyli nie wiem, do architektury czasami używam automatycznego balansu bieli. No, ale czasami używam automatycznego balansu bieli. Automatyczną ustawienie czułości matrycy. No, to jest tak, że zgrzeszyłbym, gdybym powiedział, że nie używam automatycznej, natomiast są tylko bardzo specyficzne warunki, kiedy włączam automatyczną czułość. Automatyczną czułość włączam tylko wtedy, kiedy robię na manualnych obiektywach, na długich ogniskowych i zależy mi na tym, że mam mieć konkretną przysłonę, którą ustawię, konkretny czas, natomiast nie mogę i nie jestem w stanie parametrów ekspozycji regulować inaczej, tylko tyle, że żeby on mi utrzymał to naświetlenie, jakie chcę, to on utrzymuje mi to za pomocą automatycznej czułości. Jak robię zdjęcia typu, nie wiem, reportaż z, no powiedzmy, ze ślubu, to też blokuję mu wartości skrajne, ale też często korzystam z automatycznego balansu, z automatycznej czułości. Natomiast na co dzień, tak jak tutaj, nigdy tego nie robię. Dlaczego? Ponieważ nawet ten aparat, który jest, ale nie, weźmy moją szóstkę, którą używam zdecydowanie częściej. Jestem jeszcze tam? Jestem. Chodź, kić, kić. Chodź, szóstka. Jeśli wezmę szóstkę, ona ma, no, jak zwykle jest uśpiony, a nie wyłączony, bo to lubię w aparacie. Podnoszę go, jest gotowy do robienia zdjęć. To jak mam oko przy wizjerze, o, tam jest zachód słońca. Mam oko przy wizjerze, to ja nie odrywając oka wiem, który guzik, zresztą w Canonie ten guzik tu środkowo ma taki leciutki dzyndzelek, taką kropeczkę na środku. Jak ktoś ma lepsze wyczucie, to jest w stanie wyczuć, że to jest właśnie on. A jak nie, to po prostu wiem, który guzik nacisnę, przestawię czułość w tej chwili o na przykład na 3200, naciskam spust i już mam 3200, co mi zresztą pokazuje. Ale nie, naciskam guzik, zmieniam na 200, naciskam z powrotem. Jestem w stanie zmienić bardzo szybko czułość ręcznie. Dlatego nie używam automatycznego na co dzień, bo nie muszę go używać. Ale czym lepiej poznasz swój aparat, tym mniej będziesz używał takich pomocniczych programów automatycznych, które są niepotrzebne. Bo w tych aparatach jest naprawdę, bo to jest aparat stworzony do tego, żeby każdy fotograf mógł go używać. Czyli jeśli tamten jeden będzie chciał używać, bo potrzebuje, robi jakąś specyficzną fotografię, gdzie on używa automatycznej czułości, na przykład w reporterce się bardzo często używa automatycznej czułości, to ma. Jeśli tamten fotograf robi tylko zdjęcia w studio i on nigdy nie używa czułości, on w ogóle nie zmienia czułości, on robi na jednej czułości przez całe życie, bo ustawił lampy, ma na ISO 100 przystosowane, on widzi to światło na ISO 100 i on nigdy nie zmienia czułości, to ten aparat też będzie pasował mu, też będzie się do tego nadawał. Dlatego te aparaty mają za dużą ilość funkcji do tego, żeby robić nim dobre zdjęcia. I ilość tej funkcji trzeba po prostu ograniczyć w swoim aparacie do minimum, które mi jest niezbędne. Trzeba wziąć aparat, taki na przykład nowy, i pomyśleć, co ja od niego potrzebuję. No, czas, przysłona. Czułość ustawić sobie. Co się jeszcze potrzebuje? No, może pomiar światła. To jest tak, jeśli właśnie mówimy o rzeczach, których nie używam. Pomiar światła centralnie ważony. On ma oczywiście pomiar matrycowy, ma pomiar punktowy. Z matrycowego w tym. Nigdy nie używam, to jest następna funkcja, której nie używam. Punktowy czasami używam, przy portrecie albo przy makro, ale na co dzień no, to mam centralnie ważony, dlatego że akurat w tym wypadku, przy pomiarze światła, ważne jest czuć ten pomiar światła. Czyli jeśli ja będę teraz sobie na punktowym, teraz na centralnie ważonym, teraz na matrycowym i będę patrzył i nie widzę. A ja w tej chwili, patrząc na tamten las,
Tamten? Nie, tamten. W kadrze jest tamten las. Tamten las, jeśli wytnę, że on będzie środkiem tylko, to ja wiem, że zdjęcie będzie za jasne. Bo on jest ciemny, więc trzeba troszeczkę skorygować ekspozycję. Jeśli pojadę na niebo, to wiem, że zdjęcie będzie znowu, też trzeba skorygować ekspozycję. Ja fotografując od zawsze na centralnie ważonym, ponieważ mój pierwszy Zenit miał pomiar centralnie ważony i później następne aparaty, czyli następny Pentax miał centralnie ważony i inne, które używałem w międzyczasie, przeważnie miały też centralnie ważone, chociaż nie powiem, że nie. W moim ulubionym Canonie T90 używałem matrycowego bardzo często, aczkolwiek podstawowym był pomiar punktowy. Tak, tam był pomiar punktowy. Ale tutaj używam centralnie ważonego i praktycznie matrycowego nie używam nigdy. I ważne jest, żeby nauczyć się obsługi swojego aparatu i nie używać wodotrysku, bo te wodotryski później, po jakimś czasie się okazuje, że nie były potrzebne. One mi nic nie dały. One mi teoretycznie pomagają w zrobieniu zdjęcia, ale mi nie chodzi o zrobienie zdjęcia. Mi chodzi o to, żeby robić to zdjęcie świadomie, a żeby zrobić zdjęcie świadomie, to ja muszę się uczyć. A jak się uczę, wtedy, kiedy robię błędy, albo wtedy, kiedy coś sam wykombinuję. A jak automat mi podpowie, to ja niczego nie wykombinuję i nie popełnię błędów, on mi zrobi poprawne zdjęcie. Ja zrobię błąd, on poprawi zdjęcie i ja niczego się nie nauczę, jestem znowu głupi, jak byłem. Dobry ten na zakończenie filmu. Jestem głupi, jak byłem. Nie, to trochę się nauczyłem w międzyczasie robienia zdjęć przez te wszystkie lata. Dobrze, ale to może na tyle o funkcjach, których nie używam w aparacie, to może na tyle by było. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia innych filmów i do zobaczenia. Cześć. Co na przykład, zrobiłeś sobie zdjęcie jakieś?